Cześć wam. Znalazłem się na terenie jakiejś starej kopalni. Jeszcze nie wiem dokładnie jakiej, ale spróbuję się tam dostać. Ojejku. Zobaczcie, czy to jest jakiś szyb, czy może zwykła studnia. A tutaj mamy taki obiekt. Szczerze mówiąc, to z daleka, jadąc drogą, zauważyłem jedynie piec wapienniczy, przynajmniej tak on wygląda, ale okazało się, że tutaj w terenie zarośniętym mamy sporo jakichś innych, zarówno betonowych, jak i ceglanych, jak i kamiennych obiektów. Także ja postaram się przyjrzeć temu dokładnie. Szybko może dodam, że jestem w okolicy Lwówka Śląskiego, a dokładniej bliżej Płuczek Dolnych. No i z tego co zauważyłem, są tutaj wapienie, przynajmniej część z tych kamieni to wapienie. Część z tego gruzu to są bardzo stare cegły, a tutaj zobaczcie, świeżo kopane. Czyżby ktoś tutaj szukał, kopał agatów? No ciekawe. Teraz może będzie troszkę więcej widać. Zobaczcie, jest to jednak piec wapienniczy. Tak jak się spodziewałem. A ja uwielbiam takie miejsca. Dlatego jak tylko mam okazję, jadąc gdzieś autem albo nie wiem, w jakiś inny sposób, zawsze staram się odwiedzić takie miejsca, ale także i uwiecznić. Zobaczymy, jak wygląda to w środku, zobaczymy, jak wygląda to z góry, jeżeli będzie taka opcja, żeby tam wejść. Mamy jakieś napisy. No, bardzo porządny piec, chyba wybudowany z piaskowca. No dokładnie, ciekawe jaki jest jego wiek. Wszystko zostało otynkowane. No i czy coś dojrzymy na górze? Nie. Ciemność. Część z tych piaskowców była obrabiana ręcznie. Co widać tutaj po śladach. Mamy tutaj jakieś cegłówki z sygnaturą 53B. A tutaj jeszcze jakieś inne. Widać ślady obróbki na tych kamieniach. Kolejne fundamenty. Jestem bardzo ciekaw, czy uda mi się znaleźć coś na jego temat w internecie. Ale najpierw pochodzimy tutaj w okolicy i przyjrzymy się tym resztom. Widać, że teren jest zaśmiecony. No ale cóż, tak to z takimi miejscami bardzo często. Okazuje się, że piec ten do połowy jest zniszczony czy zburzony. Zobaczcie. Tutaj zdaje się, że było jego wnętrze. Niestety uległo to już chyba przez miniony czas degradacji i zniszczeniu. Także i dosyć sporych rozmiarów bloki piaskowca oraz wapienie. A tutaj widać to dokładnie. Wnętrze pieca to wapienie. Zewnętrzna strona, okładzina tak ładnie wykończona, to wydaje mi się, że komin tego pieca był także dosyć sporych rozmiarów. Zobaczcie, tutaj mamy takie raz, 2, 3, 4, 5 kolumn i to jest praktycznie połowa tego pieca. Robi na mnie wrażenie. Na was przypuszczam, że także zrobi. Zajrzymy tam do góry, czy jest tam jakieś wyrobisko wapienia. Jeszcze krótki, szybki widok na tą zniszczoną część pieca.
No ja wspinam się na to zbocze. Widać, że są tu jakieś wydeptane ścieżki, ale zastanawiam się, czy przez zwierzęta, czy jednak przez ludzi. Ale też przypuszczam, że rzadko kto tutaj się zapuszcza. Zobaczcie, jakie metalowe klamry, albo nie wiem co to było, tam fragment drabinki. A w tej chwili znajduję się na szczycie tego pieca. Tu przed chwileczką byłem na dole i pokazywałem wam te takie filary, czy nie wiem jak to nazwać. Ja spróbuję jeszcze przejść się tutaj. Mam nadzieję, że to wszystko nie rypnie. Tutaj były drabinki. Zobaczcie. O, potężny. Właśnie tam na dole zdaje się, że znalazłem jakieś wejście do podziemi. Jakąś komórkę, piwniczkę. Mam do takiego rozdroża. Tutaj mamy taką ścieżkę a la wąwóz, a tą ścieżkę do góry. Najpierw pokierujemy się. Tutaj mamy pierwsze skałki, na jakie się tutaj natknąłem. To wygląda raczej na jakiś zlepieniec. Być może, że przerobiono tutaj ten rodzaj skały, który także mógł posłużyć do wytwarzania wapna. Zobaczcie, są mi nawet jakieś znaki na drzewie. Czyż to nie czaszka pani Szera? Niedorobiona. Przyjrzyjcie się. Zlepieniec. Przypuszczam, że bogaty w geody agatowe. Zresztą tutaj nawet widać, że ktoś próbował wyskrobać tutaj część tego osadu. Zobaczcie, kruszy się, a wewnątrz tego wszystkiego jest bardzo dużo kwarców. I niewykluczone, że również agatów. Zobaczcie, tutaj są te kwarce, o których mówiłem. Wygląda na to, że osady te zwapniały. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale idziemy dalej, może znajdziemy troszeczkę więcej odsłoniętych skałek. No mamy tutaj jakieś typowe wyrobisko. Na górze jest fajna skałka, jasna. Tutaj mamy taką ścianę. A tutaj zdaje się, że jest największa, najwyższa. Oczywiście podejdziemy do niej. A tam w głębi wygląda coś jak sztolnia, do cholery. Niesamowite miejsce. Może na szybko wam jeszcze pokażę to, co zauważyłem w tych kamieniach. Tworzą się w nich takie pustki, które śmiało myślę, że można nazwać takimi niewielkimi geodkami z jakąś krystalizacją. Przypuszczam, że jest to kalcyt. Można dopatrzyć się tych otworów dosyć dużo, a zwłaszcza w takich warstwach wapieni piaszczystych, bo chyba zdecyduje się tak to nazwać. Są przynajmniej część z nich, jest ona taka bardzo, bardzo krucha i sypka. Jest to jak dla mnie bardzo magiczne. I myślę, że śmiało mógłbym tutaj spędzić nawet i z pół dnia, może i nawet cały dzień, ale nie mam na to za bardzo czasu. Sady sedymentacyjne z takimi charakterystycznymi warstewkami. No, ten wapień jest tutaj bardzo zróżnicowany od takich zbitych bloczków skalnych, mocno skrystalizowanych poprzez takie ławicowe, warstewkowe i takie bardzo sypkie, wręcz piaszczyste wapienie. A to wszystko przeławicone jakimiś, jak ja to wcześniej mówiłem, czyli chyba jestem na samym dole tego wyrobiska
jak się okazuje, jest ono dosyć spore. Myślę, że przerabiając te skały, te wapienie, wytworzyli tutaj dosyć dużą ilość wapnia, dlatego między innymi postawili właśnie piec. A to dojrzałem z daleka. Zobaczcie, coś co wziąłem za sztonie. Zaraz się okaże, co to za jamy, co to za groty i do czego one służyły. Sam sobie nie wierzę i pluję sobie w twarz, że nie wziąłem żadnej latarki, chociaż tak szczerze mówiąc, czy jest tam bezpiecznie wchodzić, to tego nie wiem, bo cały czas tutaj czuję dziką zwierzynę. Zrobię może zdjęcie, żeby w ogóle cokolwiek ubiecznić. Jakie to jest głębokie. Wygląda na to, że to ciągnie się jakieś nawet kilkanaście metrów. Do cholery. Te pustki, o których wam wspominałem, to jest kalcyt. Może uda mi się w tej chwili to w jakiś sposób uwiecznić. W tym miejscu zdecydował się ktoś nawet na jakieś litery OZ, CZ. Zobaczcie, jaka piękna paprotka. Przypuszczam, że gdyby znalazł ją jakiś botanik, zaraz by starał się zamknąć to miejsce, twierdząc, że jest to bardzo rzadki gatunek. Ale my wracamy do wyrobiska, do kamieni. Jeszcze jedną jaskinię w tych bardziej zbitych warstwach wapieni, ale tam na górze i nie ma możliwości tam zajścia. Szkoda. Chodząc po tym wyrobisku, cały czas poszukiwałem swoich uszaków, grzybków mun, aż udało mi się je w końcu dojrzeć. Postanowiłem, że jednak kilka zerwę, żeby wam pokazać, zwłaszcza tym, którzy nie widzieli ich na innych moich filmach. To są polskie grzyby mun. Grzyby, które znane są raczej z chińskiej kuchni, które śmiało możemy wykorzystywać także w naszej kuchni, a znajdziemy je nawet w okresie zimowym. To jest największy plus i atut tego grzyba. Nawet jest i ucho, ale nie od dzbanka czy kubka, tylko od jakiejś figurki. I widok kamieniołomu wyrobiska z góry wraz z drążonymi jaskiniami. Znowu nie wierzę, nie wierzę. Zobaczcie. Czy jaśnie? Czy ja naprawdę? No niestety to jest taka. Zobaczcie. Bardzo malutka klitka. Chyba, że jest tutaj jakiś szyb na dół, ale chyba raczej nie. W każdym bądź razie takie coś tutaj skomponowano. Zobaczcie, nawet metalowe uchwyty, tu były drzwi. Czyżby magazynek na środki wybuchowe, materiały wybuchowe albo na narzędzia? Być może. Miejsce wygląda na przemielony, przerobiony materiał. Cała taka chałtka. Tutaj też ktoś próbował coś kopać. Kolejne wykopki. Zastanawiające są trochę te niektóre dziury. A ja wam chcę pokazać jeszcze coś, co ominąłem na samym początku. Miejsce, w którym jak widać ktoś sobie zrobił kanciapę. Także jakiś schowek. Ciekawa sprawa. Drabinki na betonowym fragmencie, ceglany i wapienny murek. Zobaczcie, to jest beton.